Witam Was serdecznie. Ja nazywam się Arek Prościak i dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć o event sourcingu na przykładzie Proof. Krótko o mnie. Współpracuję z firmą Coffee Desk. Pełnię tam rolę Development Leada. Od kilkunastu lat mieszkam w Szczecinie i ostatnio dosyć mocno interesuję się i trenuję triatlon. Jeśli ktoś chciałby mnie znaleźć, jeszcze na końcu też pokażę tego linka, po prostu o coś zapytać, cokolwiek, to tu jest właśnie link do mojego LinkedIna. To jest imię, nazwisko z myślnikiem na środku, bez polskich liter. Dobrze. Agenda na dzisiaj to jest zbudowanie takiego feature'a na dwa sposoby. I teraz na początku powiemy sobie o zbudowaniu feature'a Bank Account, który będzie dzisiaj naszym case'em, za pomocą ORM-a. Później zobaczymy, jak można to zrobić za pomocą event sourcingu, jako takiej alternatywy dla przechowywania danych i ogólnie jako wzorca. Porównamy sobie to do Active Record. Powiemy trochę o teorii w ogóle całego event sourcingu, zaletach i trochę o wadach. I później przejdziemy do proof, no i kilka przykładów pokażę, jak ja zaimplementowałem ten feature Bank Account właśnie na przykładzie proof. Ok. Jeśli cofniemy się w czasie, to w 2002-2003 roku był taki trend i pisano o nim dosyć mocno, że każdy nowoczesny system powinien mieć mapowanie obiektowo-relacyjne. I to były artykuły dotyczące .NET-a. W 2003 wyszedł Propel. W 2008, z tego co szukałem, wersja 1.0 Doctrina się pojawiła i naprawdę to była rewolucja. Jak poznałem ORM-a troszkę później, ale naprawdę było to coś fajnego, coś, co ułatwiało bardzo pracę, tak? Bo nie musieliśmy już pisać tych native query, jak to było wcześniej. Nie musieliśmy pisać takich samych obiektów, jak mieliśmy tabele w bazie danych, bo często jednak stosowało się model anonimiczny. I wyglądało to mniej więcej tak, że mieliśmy jakąś tabelę customer i ta tabela była wzorowana w naszych obiektach, tak? W naszym projekcie. Tak samo byśmy mieli tutaj bank account, jakieś filtry i to samo by było wzorowane w bazie danych. No i na tamten czas, powiedzmy, to wystarczyło. No i było naprawdę czymś fajnym. Jak ten feature bank account mógłby wyglądać w takim naszym ORM-ie relacyjnym? Będzie sobie zaznaczony ten na zielono rekord. To jest rekord bank account usera o numer, o ID-ku 189, no i mamy jakiś bilans 100. I teraz często w takich ORM-ach się odbywały aktualizacje tego bilansu za pomocą sumowania poprzednich rekordów. To jest, powiedzmy, to jest jakieś takie zapytanie na potrzeby właśnie tej prezentacji. Mogłoby to się odbyć oczywiście wszystko w update'cie. Mogliśmy mieć tabelę z transakcjami. Często też tak się odbywało, że pojawiał się jakiś bilans albo mieliśmy, powiedzmy, jakiś feature kart lojalnościowych albo podarunkowych, gdzie saldo było aktualizowane, a nie mieliśmy transakcji zapisanych. Też widziałem takie systemy. I później nie wiadomo było, skąd się wzięły zmiany na tym rekordzie, co no, było błędogenne w logach. Jeśli ktoś nie miał informacji, to też powodowało pewne problemy. I teraz model relacyjny może wyglądać tak. To jest model jednego z e-commerce'ów. I tu do Was takie pytanie, czy ktoś jest w stanie zgadnąć, co to za model bazy danych? Nie? Presta, pięknie. Jakbym miał nagrody, coś bym ci dał, mogę wodę najwyżej. Trzymaj wodę. Okej, nagroda. Słuchajcie, to jest PrestaShop i generalnie jest to podzielone na moduły, więc nie jest tragicznie, tak? Czyli mamy jakimiś kolorkami oznaczone.
te moduły. No i próg wejścia jest dosyć wysoki, bo jak chciałem zaimplementować kiedyś sobie jakiś feature, w tym ściągnąłem sobie sklep, mówię, o, fajnie, Cresta, duże community i w ogóle, może będę używał. To było jakiś czas temu, teraz bym nawet chyba tego, nie wiem, nie ściągał. I teraz zobaczmy, jak ten model wygląda. Naprawdę jest bardzo dużo tabel, powiązań, jest to taka wielka sieć. I teraz taką minę można mieć, właśnie jak się na to patrzy. Tu jest ta Cresta, o której mówiłem. I teraz Uncle Bob na swoim Twitterze opublikował jakiś czas temu posta, w którym właśnie mówi o tym, że tabele nie są obiektami, nigdy nie były i nigdy nie będą. I teraz jaka jest inna droga? No mamy ich na pewno kilka, ale chciałbym tu opowiedzieć o pewnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że spotykamy naszego znajomego i pytamy się go, jak minął ci tydzień. Zapewne to, co nam opowie, to będą wszystkie te zdarzenia, które wystąpiły w ciągu tego tygodnia, które spowodowały, że jego życie wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. I patrząc na to, mając analogię do tego, co mamy w event stormingu, event sourcingu, przepraszam, w event sourcingu stan aplikacji, to są wszystkie te zdarzenia, które się wydarzyły w przeszłości, które są zapisane i właśnie one tworzą też jakiś stan systemu. I teraz ta inna droga to może być po prostu jedna tabela, w której przechowujemy JSON-a, mamy data JSON i mamy po kolei eventy. Zobaczmy, że tak naprawdę to, co w ORM-ie wcześniej mieliśmy przedstawione, czyli te transakcje, to one są tu przedstawione za pomocą eventów. Bank account created, tworzy konto, dajemy tutaj parametr name Jan Nowak, deposit performed, ktoś płaca kasę, ktoś 800 wypłaca, 200 wpłaca, 300 potem wypłaca, czyli to są normalne transakcje, takie powiedzmy bankowe, takiego prostego systemu. No i po prostu one, te eventy, tworzą pewien stan. I to jest właśnie w jednej tabeli wszystko, tak? Mamy oznaczone to timestampem, czyli wszystko, co się dzieje w systemie, jest zarejestrowane. OK, i teraz jak patrzymy sobie na to, to możemy wyodrębnić właśnie eventy. Mamy bank account created, deposit performed, money withdrawn i to są te trzy eventy i te trzy eventy to są tak naprawdę rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości, jak już wcześniej mówiłem i to są czasowniki w czasie przeszłym, tak? To jest jakby takie założenie, że to musi być w czasie dokonanym, tak? Czyli dodano do koszyka, jeśli byśmy mieli koszyk, złożono zamówienie, wysłano maila potwierdzającego, a tu w tym przypadku po prostu wpłacono kasę, wybrano kasę, wypłacono kasę i utworzono konto, tak? I to jest właśnie nasz dzisiejszy case. Jak sobie pójdziemy dalej, to mamy porównanie. Event sourcing, porównanie do active record. I teraz, jak sobie zobaczymy, to mamy tak, na początku ten bank account created, on powoduje, że tak jakby tworzy nam się pusty wpis, bank account i później z tego wpisu jest tworzony, to jest taka analogia, że mamy tutaj balans 0 i teraz jak zaaplikujemy sobie eventa deposit performed o kwocie 20 euro, to on wygląda później tak, tak? To wygląda w ORM-ie w ten sposób. Czyli to są eventy, a to jest active record na jednym obiekcie bank account. To jest taka różnica. I wcześniej właśnie powiedziałem właśnie o event stormingu jakby w przebiegach i w ogóle co jest bardzo fajne, to chcąc używać event sourcing,
można zrobić coś, co się nazywa event stormingiem. Twórcą jest Alberto Brandolini i tutaj Paweł miał wcześniej wykład o tym. Jest to wspaniała technika uczenia się, pozyskiwania wymagań od biznesu. I zauważmy, że te eventy, które mieliśmy wcześniej, to są eventy, to są rzeczy, które się biznesowo wydarzyły. To nie są rzeczy techniczne. I rozmawiając w ten sposób z biznesem, naklejając takie karteczki, robiąc tutaj robiliśmy sobie big picture u nas w firmie, po prostu pozyskujemy pewne wymagania, układamy w pewne flow i później za pomocą proces level event stormingu możemy sobie to zaimplementować. Także to jest pewnie komplementarne, nie trzeba tego używać, ale jeśli ktoś zaczynałby z event sourcingiem i zupełnie ma greenfield, to może użyć właśnie tą technikę, żeby od początku zacząć i pozyskać te wymagania. Teraz zobaczmy sobie taki przykład z życia. To jest koniec? Już koniec? Dobra. Teraz event sourcing jest myśleniem o stanie aplikacji na klatkach wideo. I teraz zobaczmy tutaj to, że na końcu w efekcie jeden z tych panów leży, jest efektem po prostu zdarzeń, które się wcześniej wydarzyły. Ktoś rzucił cegłą, nie trafił, trafił go w głowę, czyli są pewne zdarzenia, które do tego doprowadziły. Jak weźmiemy sobie, pomyślimy o event sourcingu, to bardzo ważna sprawa jest taka, że to jest pisanie długopisem. To pisanie długopisem w tym sensie, że po prostu wszystkie eventy są immutable. Nie można ich zmieniać. Jak ktoś trafi do tabeli, to jest święte, nigdy tego nie ruszamy. I to jest jakby złota zasada event sourcingu. Jak nie możemy tego zmieniać, no to musimy czasem skorygować pewną fakturę, jeśli byśmy robili faktury w ten sposób, czy zestornować coś na koncie. Wówczas robimy tak jak w księgowości, czyli wystawiamy fakturę korektę, czyli dodajemy kolejny event, który po prostu załatwia nam tą sprawę. Nie modyfikujemy nigdy. Debugowanie polega na tym, że zgrywamy eventy z produkcji i jak zgramy sobie eventy, wszystkie odegramy, powinniśmy dostać taki sam stan aplikacji. Czyli to jest naprawdę fajne. No more doctrine migrations. Słuchajcie, z migracjami doctrina jest taki problem, że często te rollbacki i ogólnie migracje nie zostawiają aplikacji w dobrym stanie. Czyli ktoś napisał rollbacka, nie sprawdził. No, dużo widziałem problemów, z tym się wiąże. Nie wiem, macie dobre doświadczenia z migracjami? Rollbackiem nie, tak. Bo jeśli nie trzeba robić rollbacka, wszystko może grać. To by nie też powiedziałem, żeby nie grało. Jest to fajne, ale no nie zawsze działa, tak? Tutaj nie musimy robić tych migracji, bo dodajemy po prostu, modyfikujemy event. To też jest czasem, to powiem w wadach o tym. Modyfikacja, na przykład dodanie do JSON-a jakiegoś pola, musi być odpowiednio obsłużona wstecz. To jest też, o czym musimy pamiętać. No ale tutaj właśnie jako zaletę wymieniam to, że nie trzeba używać tych migracji, no bo przecież to są eventy. I to że to, te eventy tak naprawdę nie są relacyjne, nie mamy couplingu, to sprzyja jakby dzieleniu tego na jakieś konteksty i architekturze hype'owej microservices. Teraz, kiedy warto używać event sourcingu? Jeszcze takie pytanie w trakcie, kto używa event sourcingu na co dzień? Okej, okay, świetnie. Kto używa proof? Okej, okay, świetnie. Jeśli mówimy o kolejności,
warto jest użyć event sourcingu, bo wszystkie eventy mają swoją, mają swojego timestampa. Jeśli chcemy przeprowadzić audyt, to również jest to świetne narzędzie, ponieważ eventy w odpowiedniej kolejności dają nam jakiś pogląd systemu, tego co się działo. No, właściwie są swoistymi logami. Jeśli chodzi o data mining, na przykład dla marketingu, no jest to bardzo fajne narzędzie, żeby sprawdzić, jeśli wyobraźmy sobie taką sytuację, że jeśli ktoś kupił ekspres do kawy, załóżmy, on kosztował 500 zł, ale marketing chciałby sprawdzić wszystkie, chciałby sprawdzić, kto kupując dany ekspres, na przykład Wilfy, miał wcześniej w koszyku droższy ekspres, ale z niego zrezygnował z jakichś powodów. Bo to jest bardzo fajne narzędzie, bo możemy po prostu za pomocą eventu widzimy, że najpierw włożył do koszyka jeden produkt, później go usunął z koszyka i później dodał następny. Czyli to jest no, spoko do tego, bo często takie informacje po prostu tracimy, update'ując w ORM-ie koszyk na przykład. To z wydajnością. Jeśli chodzi o wydajność, to tych eventów no, naprawdę może być sporo. I skoro ich jest sporo, na przykład może być nie, kilka tysięcy, milionów, to wówczas się używa czegoś takiego jak snapshoty. Jest to w Proof też zaimplementowane. Oglądałem kilka wykładów, słuchałem też trochę jakichś podcastów na temat właśnie event sourcingu. I kiedy zawsze kiedy padało zapytanie jakieś o snapshoty, to wszyscy mówili, nie, ja jeszcze nie mam takiego problemu, nie zajmowałem się tym. Także to zależy od skali, od tego, co chcecie zrobić, ale często po prostu w pierwszym etapie i do niektórych feature'ów tego nie będziecie musieli robić, tak? Czyli tego snapshotingu nie będziecie musieli implementować. To no, zależy od przypadku oczywiście. Czy to nie ma wad? No, jakie zawsze ma. Nie wszystkie zmiany są dostępne od razu. No, mamy tutaj eventual consistency zamiast strong consistency, czyli no, czasem trzeba poczekać, aż coś się stanie i no, po prostu w niektórych biznesach no, na pewno to nie zagra. Złożoność, no niektórzy mogą powiedzieć, że jest to złożone. Dodawanie nowych programistów do projektu. No, tak naprawdę jeśli ktoś nie miał wcześniej do czynienia, to musi się pewnych rzeczy, pewnych technik nauczyć. To jest jeszcze minusem. Najlepiej mieć strategię odzyskiwania eventów, strategię w razie porażki, no bo jeśli coś pójdzie nie tak, no to po prostu zrobię odzyskanie backupu po dwóch dniach, no może całkowicie zaburzyć stan systemu. Dobra, i teraz ostatnia rzecz, o której wcześniej już powiedziałem, to jest zmiana schematu. Wyobraźmy sobie, że mamy tego eventa, tworzenie konta bankowego i chcemy dać tam, nie wiem, jakiś limit na koncie. Teraz wszystkie eventy, które poprzednio dodaliśmy, nie mają tego pola. Czyli musimy dodać nowe pole i obsłużyć w jakiś sposób. I stare eventy są nieruszalne, nie możemy zupdate'ować tego, tak? To nie jest ORM. I teraz, jeśli chodzi o to, to trochę wykracza poza tą prezentację, ale jeśli ktoś będzie miał takie problemy, to polecam książkę o wersjonowaniu systemów, Event Source System. I to jest książka Grega Younga. Świetnie napisana. Wersjonowanie proces menadżerów to jest gdzieś tam pod koniec książki, ale no, najfajniejszy sposób tego wszystkiego myślę. Także tu odsyłam do literatury. No jak wystartować z tego? Kto sam napisał taki system? O, świetnie. Ja też zacząłem, ale później okazało się, że
jest dużo takich rzeczy, o których trzeba pomyśleć i zaimplementować, zaprojektować. I później zacząłem używać właśnie Proof. Jeśli chodzi o rozwiązania, to jest Broadway. Broadway jest ciut gorszy z tego, co wszyscy używający event sourcingu mówią. Mówią, że gdyby Proof istniał wcześniej i gdyby to wdrażali właśnie w tym momencie, to by wdrożyli Proofa, tak? Czyli bo na pewno Proof ma więcej fajniejszych feature'ów. I tak, jeszcze o komponentach. Proof składa się z kilku komponentów. Do snapshotingu, do przechowywania tych eventów. Jeśli chodzi o messaging, to tutaj ważna sprawa, że nie rozwijają tego messagingu. Używają messaging z Symfony, także no, jest messaging z Symfony fajnie zrobiony, rozwijany, także oni swojego nie rozwijają na rzecz właśnie tego messagingu symfonowego. Otestowany no, prawie 100%. I jak widzimy, wspierane platformy, Symfony, Postgres, Redis, Rabbit, tak dalej. Teraz 1986 roku Bernard Mayer zaproponował coś, co się nazywa CQS, Command Query Separation. I o co tu chodziło? Często zdarzało się, że mieliśmy metodę, która dodawała coś do bazy danych i ta metoda zwracała również jakiś identyfikator albo cały obiekt, powiedzmy. I on zaproponował, żeby oddzielić, żeby pytanie nie mogło zmieniać odpowiedzi. I 20 lat później Greg Young i Judy Dahan zaproponowali CQRS. I CQRS to już był podział na klasach, czyli ta separacja następowała nie tylko na metodach, następowała też na poziomie klasy. Kto miał do czynienia z CQRS-em? To używa na co dzień? Okej, całkiem sporo. No w CQRS, jak niektórzy właśnie wiedzą, to chodzi o to, że komendy służą do zmiany stanu systemu, czyli jeśli chcemy coś zapisać, powiedzmy do tej bazy danych, to używamy command, ale jeśli chcemy coś pobrać, to używamy już query. To jest podział na poziomie klas. I w event sourcingu jest coś takiego jeszcze pomiędzy, co się nazywa projekcja. Ja tutaj właśnie to pokazałem i dlatego ten CQRS ma literkę w środku P. Teraz jak sobie zobaczymy, to CQRS ma właśnie dwie ścieżki. I tu mamy command, który jest obsługiwany przez command handler. Mamy dalej agregat, który spaja obiekty podobne biznesowo, tak w skrócie. Mamy repozytorium, które zapisuje eventa. I teraz on jest wrzucany do jednego worka, do jednej tabeli, gdzie mamy przechowywane te nasze JSONy. I to, co się później dzieje, to jest publikowanie tak naprawdę publikowanie tego eventa. I jak opublikujemy ten event, to wówczas projekcje sprawiają, że tworzy się z tego read model. Co jest naprawdę fajnego, to mając te eventy w jednej bazie danych, możemy publikować zupełnie te eventy i odtwarzać read modele w zupełnie innej bazy danych, czyli możemy używać tu sobie coś na MongoDB, tu możemy używać, nie wiem, Postgres na przykład. Jeśli ktoś chce jakiś raport, to wówczas zauważmy, że odgrywamy wszystkie eventy, które były w przeszłości, ale wybierając tylko te eventy, które nas interesują. Czyli tych read modeli naprawdę może być dużo. Możemy sobie stworzyć tabele relacyjne za pomocą tych read modeli, jeśli chcemy, tak? Trochę mija się to z celem, ale na przykład jeśli chcemy bank account zrobić sobie tabelę, która będzie wyświetlała
stan konta, tak, dla kogoś, kto się zaloguje w systemie bankowym, co później pokażemy, no to też możemy to zrobić, tak? Tutaj tu może być dowolna baza danych, nie musi być ta sama ze względów skalowalności. Nawet zalecane jest, żeby to była inna, albo później możecie sobie migrować do innej bazy danych. Bo zauważmy, że bardzo często jest tak, że większość systemów oprócz IoT ma coś takiego, że czytamy z bazy, czyli ktoś wchodzi do systemu i raczej czyta rzeczy, czyli to możemy skalować sobie osobno, a ten event store służy do zapisu, co się nie odbywa tak często. To zależy też oczywiście od przypadku. Jak sobie zobaczymy tutaj na drugą ścieżkę, to mamy to query, tutaj mamy tylko query handler i finder jest swoistym repozytorium, który po prostu wybiera rekordy przetworzone przez coś, co jest tutaj, czyli przez te projekcje. Teraz zobaczcie na tą strukturę. Mamy event streams i mamy projections. I to już jest sprawa proofowa. Zobaczcie na pola, jakie mamy. Czyli event streams ma real stream name, stream name, kategoria, metadata. I tu nie ma już, tu jeszcze nie ma tego JSON-a, zaraz to pokażę. Tutaj są referencje do innych tabel. A jeśli chodzi o projekcje, to tak naprawdę tutaj zobaczymy stan tych projekcji. Czy one chodzą, czy projekcje stanęły, na przykład trzeba coś uruchomić, bo no, trzeba zauważyć, że projekcje to jest taki proces, który możemy odokerować, on sobie chodzi w tle i czeka na te eventy. Ja sobie w moim projekcie zrobiłem katalog domain i o nim będziemy najwięcej rozmawiać. Jako API użyłem API platform, które po prostu jak przyjmiemy jakiś event, jak sobie to testowałem, to sprawdza mi na przykład 201 creator, że coś utworzono i później dzieje się cała magia. DTO transferują mi te obiekty. No mamy infrastrukturę i projekcję, co jest ważne. I tu też pokażę, co tutaj jest. I teraz zobaczmy ten przykład command. Mamy takie trzy komendy. Weźcie sobie, zobaczcie, jak one wyglądają. Mamy create bank account. Ono ma pola owner name, bank account number, currency. I ta komenda po prostu tworzy naszego eventa. Druga komenda też tworzy eventa, trzecia też tworzy eventa. Simple like that. I teraz jak idziemy sobie, to organizujemy zupełnie w ten sam sposób, czyli mamy komendy i mamy eventy. Czyli mamy katalog w domenie command i tu mamy create bank account command. Create bank account command handler. Po prostu. I tak w parze mamy wszystkie te trzy eventy. Teraz command tworzy nam eventy. Czyli mamy bank account created. To jest ten event, którego utworzymy. On ma pewną swoją strukturę. Oprócz tego mamy agregat bank account, który spaja konto bankowe z transakcjami. I teraz to, co pokazałem wcześniej, jak idziemy sobie, patrzymy na to command, no to mamy, zobaczcie, create bank account command, command handler. Tutaj jest agregat, który ma metodę wytwórczą tu. Znaczy nie wytwórczą, metodę po prostu, która add new with data, która, nie no, wytwórcza, to jest static factory właściwie, z tego co pamiętam. I bank account repository, które nam zapisuje event. I dobra. Jak wygląda sama komenda i jak wygląda właśnie użycie tego proof? Co może się niektórym podobać, niektórym nie podobać, to w samej domenie używamy, ekstendujemy pewne klasy. Czyli tak na przykład tutaj ekstendujemy, używamy klasy bazowej command, która implementuje payload constructor. I to sprawia, że po prostu mamy dodany trait, on ma konstruktor, pewnie moglibyśmy też swój konstruktor napisać, jeśli byśmy chcieli, ale ten konstruktor sprawia, że po prostu gettery wyglądają tak, this payload i tutaj
nazwa pola. I wszystkie tam wyglądają, tak? Zobacz, że to są po prostu te pola, które były. I to są getery, które są w tej komendzie. Czyli jest konstruktor, są getery. Jeśli chodzi o sam command handler, bo mamy jedną zależność w repozytorium, które zapisuje nam to, co ten bank account, czyli to jest utworzone za pomocą agregatu i tu zapisujemy. Zauważcie, ile tu jest linijek. To jest prostota właśnie command patternu, no jest super, bo często w kontrolerach jest taka sytuacja, że mamy albo za dużo kodu, albo mamy serwisy, które są przeładowane, nikt nie wie, co ten serwis robi, powstają czasem dwutysięczniki, a tutaj mamy pojedynczą odpowiedzialność na poziomie klas. Zobaczmy, tutaj to ma zrobić tylko utworzyć konto bankowe. Jak sobie pójdziemy dalej, to w agregacie, to co przed chwilą pokazałem, używamy też aggregate root. I ten aggregate root to jest coś, co jest proofowe. Rozszerzenie tego sprawia, że to się zapisze w jednej tabeli bank account, czyli i transakcje, i same rzeczy związane z utworzeniem konta znajdą się w jednej tabeli. W samym agregacie metoda to jest po prostu, tak jak widzimy, metoda wytwórcza, która tworzy konto i nagrywa event. I to jest właśnie już proofowe, record date, tu mamy bank account created. Czyli nagrywamy pewien event. Coś się wydarzyło, nagrywamy event. To sprawi, że tabela, czy nowa tabela, która będzie do tego eventu, będzie miała nazwę związaną, będzie miała taki suffix z kontem bankowym, tak? Czyli każde konto bankowe, ja sobie tak chciałem, wybrałem strategię, będzie przechowywane w osobnej tabeli. Później pokażemy, że ma to sens. Teraz mamy tutaj pola, które chcemy przekazać, tutaj nie ma o czym mówić i tutaj zwracamy po prostu te konto bankowe, które utworzyliśmy. I to był agregat. I teraz mamy event, czyli przeszliśmy z komendy, command handler, agregat, no i utworzy nam się event, który ma te dwa pola po prostu. I jak wejdziemy sobie do repozytorium, to po prostu w katalogu repozytory, używając wzorca portów adapterów, mamy save aggregate root. Czyli to też jest proofowe, nie? To tutaj mamy aggregate repozytory. Tu implementujemy po to, żeby móc użyć to w katalogu domain. No i po prostu zapisujemy te wszystkie eventy, które chcemy. Dobra, i zobaczcie teraz, jak wygląda ten event stream, bo wcześniej mówiłem o tym, że tworzy nam się tabela dla każdego konta bankowego. I zobaczcie, tu real stream name sprawia, że tu bank account i numer tego konta. To jest po prostu tabela, która się utworzy. Za chwilę to zobaczymy. Czyli w tej event stream proof nie tworzy samych eventów, tylko on po prostu ma referencję do tabeli. Teraz jak wygląda użycie kilku kont bankowych, czyli jak dodamy kilka kont bankowych, to zobaczcie, tu stream name to jest nazwa tabeli. Tak to wygląda w proof. Tu możemy sobie dodać oczywiście kategorie, jak więcej mamy eventów, to możemy pokategoryzować. I tak to wygląda. Mamy dużo tabel i taka tabela jest dla któregoś z kont bankowych. Żeby się dowiedzieć, to po prostu musimy tutaj zajrzeć, dla którego konta bankowego. Normalnie proof robi to za nas, sięga do tej tabeli, później sięga do tej ze względów optymalizacyjnych. Tak naprawdę mamy taki podział, że per agregat, czyli konto bankowe, jeśli będzie miało 1000 transakcji, no to będzie szybko chodziło. Nie ma jednego worka, w którym mamy wszystkie konta bankowe, tylko proof robi to tak, że dzieli to na tabelę sam.
To jest jedna z jego strategii. Jak zapiszemy sobie taki event, czyli wykonaliśmy wszystkie te rzeczy, które były po drodze, zapisaliśmy event, mamy to, tak? Mamy owner name, currency, zapisał się event, pięknie. Przeszliśmy tą drogę i teraz jak dodamy sobie więcej eventów, to wygląda w ten sposób. Mamy event ID, event name, po kolei, czyli to, co robiliśmy, bank account created, to, co pokazałem, deposit performed, money withdrawn, po kolei wypłacaliśmy pewne kwoty, co nam później da pewne saldo, tak? Czyli to są te rzeczy, które się wydarzyły, że tworzą nam pewien stan systemu. Dobra, i co robią właśnie projekcje, bo to jest najfajniejsza rzecz. Ja sobie wymyśliłem, że mając te eventy, chciałbym utworzyć, czyli być może pokazać użytkownikowi konto bankowe, saldo na nim i transakcje, które były. Czyli zrobiłem sobie prawie takiego ORM-a bez wiązań. I teraz Bank Account Finder to jest coś właśnie, co jest repozytorium. Mamy projekcję do tego i tu mamy read model, który tworzy tak naprawdę strukturę baz danych DOM. Czekajcie. Dobra, to zaraz jeszcze po tutaj. Tą bazę danych. Czyli ta baza danych, ta tabela nie jest tworzona. Są pewne katalogi, które to tworzą. Jest pewna klasa i tu mamy tą klasę. Transakcje mają zupełnie to samo, czyli sobie tu podzieliłem domenowo bank account, transaction. Tutaj jest podpięcie w YAMLach i jak sobie podepniemy to te projekcje, to jest jakaś konwencja po prostu proofowa. Ja używałem tutaj Postgresa w tym przykładzie, bo utworzy, odpalając pewien proces, Win Console Event Store Projection Run, i tutaj daję nazwę projekcji. Mogę ją oczywiście, to co wcześniej mówiłem, odokerować, to jest jakiś proces, który powinien, chciałbym na przykład, żeby chodził cały czas w tle. I tu mamy tabelę Bank Account, która powstała po odpaleniu tego. Jak to się stało, że ona powstała? Zobaczmy, jest ta klasa ReadModel w katalogu Projection i ona po prostu ma definicję schematu. Zobaczmy chwilę na to. Mamy odpowiednie kolumny, ustawienie klucza głównego, schemat, OK. I co tutaj się dzieje? To jest proofowe, abstract ReadModel. Czyli widzimy, że to jest proof. Lecimy dalej z tym kodem i mamy projekcję i co projekcje robią? Właśnie, skoro odpaliliśmy proces, on wchodzi w tle, tworzy nam tabelę, to teraz jeśli jakiś event przyjdzie, to co ma się wydarzyć? I tutaj mamy tak, mamy pewien projektor, to jest konwencja proofowa, który bierze, jeśli coś będzie z kategorii, tak to powinniśmy czytać, i jeśli nastąpi event Bank Account Created, to co ma zrobić? Tu mogę sobie puścić wodę fantazji, mam read model i robię sobie, insertuję sobie pewne pola. I zobaczcie, tak naprawdę owner name, event, wyciągam z eventu te wszystkie rzeczy. I to jest dla tego eventu. Dla money withdrawn robi się coś zupełnie innego. Update'uję bilans, tak? Dla deposit performed też update'uję bilans, ale tym bilansem po transakcjach. Co to robi tak naprawdę? Musicie wiedzieć, że za każdym razem, kiedy coś pobieracie z bazy, to wszystkie eventy są pobierane. I to jest właśnie ten narzut taki performance'owy, czyli jeśli mamy 100 tysięcy eventów w jednej tej tabeli dla konta bankowego, to one wszystkie zostaną odegrane po to, żeby mieć pewien stan systemu. I to właśnie się dzieje tutaj. Ja sobie zrobiłem balance after transaction, który tak naprawdę odegra wszystkie eventy i mi wyliczy ten bilans. Ja nie biorę tego z zip. Biorę to z eventa, ale na podstawie poprzednich eventów. I jak to wygląda?
jeśli zainsertujemy taki rekord, jeśli odegramy wszystkie te eventy, które mieliśmy wpłacono, wypłacono, to zostaje nam tutaj 100. Czyli OK, super. I teraz mamy query. Zobaczcie, query też są takie proste jak komendy. To już jest rzecz CQRS-owa. Mamy get bank account i tutaj podajemy bank account number i chcemy pobrać konto. I tutaj również mamy get bank account query i mamy query handler. I ten handler, jak sobie weźmiemy tutaj, zawoła nam repozytorium i odczyta pewien rekord. Query po prostu ma getter, rozszerza pewne klasy proofowe, tak jak widzimy, używa jakiegoś traita, to jest właśnie ta magia. I getBack account query handler, mając tutaj tego findera, bierze nam, wyszukuje. To, co tu się dzieje, to jest użycie React PHP. Można to używać, nie trzeba. Ja sobie tutaj w ten sposób zaimplementowałem. I Finder to jest repozytorium, które już nie odkrywa eventów, ale po prostu używa na przykład innego połączenia, jeśli chcemy, i sięga do innej bazy danych. Czyli jest to fajne, bo można wymienić sobie silnik dla tej drugiej bazy danych, cokolwiek innego zrobić z eventami, co nam się spodoba. I tak, jak zobaczymy na to, co tu mamy, czyli na te dwie ścieżki, to po prostu mając kilka klas, instalując proofa, załatwiamy bardzo dużo problemów. Pozostaje nam jeszcze oczywiście snapshotting, jeśli byśmy chcieli obsłużyć większą ilość eventów. No i temat wersjonowania. Temat wersjonowania najfajniej jest załatwić, jeśli coś chcemy wrzucić na produkcję, tak? Bo później mogą być z tym problemy. Tutaj pojawiło nam się to 100, zapisało się i ta nasza tabela bank account po prostu jest zwykłym rekordem ORM-owym w naszym read modelu. I jak sobie podsumujemy, to przeszliśmy od komendy do projekcji. Na końcu mieliśmy query i tutaj na moim GitHubie możecie znaleźć ten cały przykład. Ja go zaimplementowałem, zakomentowałem, powinien działać. I teraz mój ulubiony cytat na koniec. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Dla niektórych już to jest łatwe, także super. To jest cytat Goethego. Źródła. No i dziękuję za uwagę. Wiem, ile mamy na pytania. Ile mamy? 5 minut? 5 minut, dobra. Ktoś jakieś pytanie? Gdzie jest ta kostka? Jest gdzie? Do mikrofonu. Ok, tutaj już ktoś idzie mikrofonem. Kto ma jakieś pytanie? Tutaj. Wyjście. Dzięki za prezentację. Mam pytanie. W zeszłym roku Proof ogłosił, że praktycznie wszystkie komponenty poza event storem będą wspierane tylko do końca grudnia tego roku. Czy jest to dalej aktualne? Zauważyłem, że dużo kodu, który używasz, wygląda na to, że nie będzie już wspierany w 2020 roku. Wiesz co, powiem ci, że nie wiem, nie ma lepszej alternatywy z tego, co wiem. Także to, że on nie będzie wspierany, nie mam takiej informacji, nie? To okej. Okay. Dzięki za prezentację. Odpowiadając na kolegi pytanie, jest to prawda, jest aktualne. Proof ogłosił swój manifest, w którym mówi, że rzeczy takie jak źródło powinny znajdować się w domenie, a nie w vendorze. I jesteś odpowiedzialny sam za jego napisanie, natomiast kwestia inwestora pozostaje i powinieneś inwestora wykorzystywać. Pytanie do prezentacji mojej, jak radzisz sobie z niespójnością danych między Writer i modelem? Mianowicie
masz przypadek case, w którym użytkownik chce wyszukać ten aggregate boot, bank account. W tym przypadku może bank account to nie jest dobry przykład, ale na przykład użytkownika po mailu, nie po jego ID. No i wtedy musisz opytać się read modela, który jeszcze może być nieaktualny z write modela. Jak sobie radzisz w takich przypadkach? Wiesz co, jeśli chodzi o te feature'y, to ja akurat miałem okazję implementować system do kart lojalnościowych. Z userami nie wrzucałem rzeczy, tak? Bo mówisz o tym, że wrzucamy użytkownika, tak? I odgrywamy eventy, na przykład on się rejestruje i tak dalej, tak? Przesłaniasz użytkownika po innym identyfikatorze niż aggregate root ID. Wiesz co, nie miałem takiego przypadku, powiem szczerze. System, który implementowałem, tak naprawdę to było coś podobnego i mieliśmy pewne transakcje, które składały się na stan konta, także... Ale jakie tu masz z tym doświadczenia, tak z ciekawości? Skomplikowane. Skomplikowane, okej. Okay. No to później możemy pogadać, bo chętnie posłucham. Dzięki. Eka. Projekcje mogą zmieniać się w czasie. W sensie jakby tabela tworzona przez projekcję może ulegać pewnym migracjom. Czy miałeś okazję właśnie modyfikować projekcję, która już została zdeployowana na produkcję? Jak to wyglądało? Czy były jakieś może ciekawe problemy? Wiesz co, generalnie projekcje, najlepiej jest, to projekcje możemy zmieniać, tak oczywiście, najlepiej jest tworzyć nowe projekcje, bo projekcje mogą być swoistymi takimi raportami, tak? No miałem okazję zmieniać, no po prostu działało to tak jak w ORM-ie trochę, nie? Jeśli miałem tutaj taki przykład, to po prostu dodawałem sobie jakąś kolumnę i z tym nie było problemu, tak? Czyli dodawałeś nową kolumnę i na przykład odpalałeś projekcję znowu na wszystkich eventach od samego początku, żeby też była poprawnie uzupełniona. Tak, to jest ten temat wersjonowania, tak? Tu trzeba się pochylić na tym, żeby na przykład użyć proces menadżerów, które wezmą i odpowiednio obsłużą ci stare wersje. Okej, okay, dzięki. Już? Okej, jeszcze jedno pytanie. Cześć, dzięki. Mam w zasadzie dwa pytania o co się dzieje w przypadku dużej liczby eventów i co ze spójnością danych. Załóżmy taki case. Mamy całkiem sporą liczbę tych zdarzeń, które występują i tak jak powiedziałeś, ten worker, który działa w tle, który buduje nam ten agregat, ten do odczytu, on może działać w jakiś sposób asynchronicznie. I co w przypadku, czy proof ma jakiekolwiek, nie wiem, mechanizmy zabezpieczania spójności danych, czy inwalidacji danych w tej tabeli, w tej bazie odczytowej, które sprawiają, że te dane są spójne z tym, co mamy w tabeli tych eventów source'owych. Chodzi mi o taką sytuację przykładowo, nie wiem, odwołując się do przykładu z bankiem, z kontem bankowym. Chcemy wyciągnąć kasę z konta, więc musimy najpierw przed taką operacją sprawdzić, czy użytkownik ma w ogóle jeszcze pieniądze na koncie. Więc musimy mieć ten aktualny stan konta no po prostu spójny z tym, co jest w tabeli zdarzeń. Wiesz co, tutaj jest kwestia eventual consistency, po prostu tutaj musisz się zgodzić z tym, że stan może być, czy na przykład jak to załóżmy, masz serwis do dodawania ogłoszeń, to jak dodajesz ogłoszenie, nie musisz go widzieć od razu. A jeśli musisz, to czasem robi się taki trik, że po prostu wyświetla się użytkownikowi to, co dodałeś przed chwilą, a za chwilę, za kilka milisekund tak naprawdę w link modelu coś się odbuduje. Także wiem, że odpowiedziałem na twoje pytanie, ale myślę, że to jest kwestia, z którą musisz się pogodzić po prostu, że te eventy zostaną odegrane i ten stan w tej drugiej bazie może się pojawić po jakiejś chwili. To jest kwestia do uzgodnienia z biznesem, czyli no, bo my się przyzwyczailiśmy często, że stan musi być od razu, czyli coś zmieniasz, od razu musisz, ale często biznesy tak nie działają, tak? Czyli
składasz wniosek, on jest rozpatrywany, coś się dzieje po kolei i dopiero później możesz go zobaczyć, tak? Czyli dostajesz maila potwierdzającego, coś się później dzieje i dopiero później gdzieś widzisz to. Okej, okay, drugie pytanie. W przypadku dużej liczby eventów powiedziałeś, że ten stan dla odczytu jest de facto przeliczany na podstawie wszystkich eventów od początku. Tak. I to w przypadku dużej liczby eventów może stanowić problem, szczególnie jeżeli chodzi o wydajność. Czy są jakieś mechanizmy, nie wiem, liczenia? Snapshotting polega na tym, może za szybko przeleciałem tutaj mówiąc o tym. Snapshotting to jest coś takiego, że mając 1000 eventów, ty sobie postanawiasz wszystkie eventy z tamtego roku, czyli wszystkie zdarzenia, transakcje, spłaszczyć do jednego. Jak to się odbywa? Backupujesz te wszystkie rekordy 990 eventów do innego storage'a i po prostu zostawiasz jeden event, właśnie na tym polega snapshotting, zostawiasz jeden event, który ma stan konta po odegraniu tych wszystkich. Czyli w tym przypadku, spłaszczając wszystkie, byś miał snapshota, który ma 100 na koncie, tak? I to jest właśnie snapshotting i to jest rozwiązanie tego problemu. Ale to jest jakiś mechanizm automatyczny, czy on demand? Proof ma snapshotting. Dzięki. Okay. Dziękuję bardzo.